Hej, cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj znad deski do prasowania, a to dlatego, że w końcu się wzięłam za skrócenie tych zasłon, które kupiliśmy jakiś czas temu w Ikei, bo już taka następuje trochę jesienna aura, więc stwierdziłam dzisiaj, że umyję okno, skrócę sobie te zasłony, powieszę, wypiorę firankę, zmienię poszewki na poduszki. I już będzie tak ładnie jesiennie. Jeszcze bym sobie chciała kupić taką jakąś dynikę świecącą. Muszę zobaczyć w jakimś Pepco albo w Sinsayu, czy coś takiego jest, czy już zima wjechała na całego, bo w Action już bombki i choinki, więc jak zwykle w niedoczasie. Dlatego Marcin się śmieje, żeby w tym roku kupić po prostu dekoracje zimowe we wrześniu, bo w grudniu już pewnie nic nie będzie, albo będzie Wielkanoc. No jest to totalnie bez sensu, ale tak ostatnio jest. Także zobaczymy. Póki co prasuję zasłonę, bo już sobie skróciłam. Oczywiście nie wyszło to jakoś idealnie, ale zawsze sobie zostawiam parę centymetrów zapasu, żeby to się tak oparło na podłodze i wtedy nie widać, że jest krzywo. Także jeśli jesteście takimi krawcowymi jak ja, czyli marnymi, to polecam sobie zrobić zapas z 5 centymetrów i wtedy nie widać, że jest krzywo. Ogarniania ciąg dalszy i nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy taką folię na oknie lustrzaną, żeby odbijała światło i ona faktycznie to światło odbijała, ale teraz stwierdziłam, że ją zdejmuję, bo chcę więcej światła na jesień i zimę. I patrzcie, jak wygląda okno. Nie wiem, czy to widać. Po prostu jest całe brudne z kleju. Kupiliśmy jakiś preparat do ściągania naklejek, ale działa to tak, no jakoś tam działa, ale szału nie ma, także myślę, że jeszcze co najmniej pół godziny, jak nie godzina mi zejdzie na tym oknie, a już to robię chyba z 15 minut, także następnym razem, jakbyście chcieli zaoszczędzić tak jak my i kupili tańszą folię, to nie polecam, bo drugie tyle wydacie na preparaty do odklejania tego, a co się przy tym nawkurzacie, to nie jest to w ogóle tego warte, także nie polecam. Okno wyczyszczone, zasłona zmieniona i od razu inaczej to wygląda, chociaż przez to, że nagrywam wam to na oknie tutaj, to wydaje się, że te zasłony są czarne, a one nie są czarne, tylko takie zielone. Tak, już umyłam. Ale ciężko to tutaj pokazać. Nie możesz. Tu jest Miki. A tu jest klima, która za parę dni pewnie zniknie stąd. Jak już będzie wiadomo, że upałów nie będzie. Dzień dobry, w piątek. Wczoraj, tak jak wam pokazywałam, zmieniałam zasłony, czyściłam okno. Później pojechałam z Filipem na zajęcia. Z Mikim sobie tam w międzyczasie pospacerowaliśmy. I zaraz biorę się za zmianę poduszek na takie bardziej jesienne, na te, co ostatnio kupiłam w Ikei. I tak sobie ogarnęłam, że nie pokazałam wam finalnie, jak wygląda wyspa. Została nam tak naprawdę jeszcze jedna listewka do docięcia, ale myślę, że już wam mogę pokazać, jak to wyszło. Szczerze mówiąc, jak na naszą amatorkę i na tym, że robiliśmy pierwszy raz, nieskromnie powiem, że wyszło to całkiem nieźle, przynajmniej nam się podoba. A to najważniejsze, bo my będziemy musieli na nią teraz przez jakiś czas patrzeć. Wyspa prezentuje się w ten sposób. Tak jak wam wspominałam, zdecydowaliśmy się finalnie na białe lamele. Tutaj jeszcze musimy dociąć dwa bądź trzy, z tym, że mój tato musi to przyciąć na takiej specjalnej pile, a wczoraj nie miał czasu, więc po prostu dotniemy, to już będzie gotowe. No i pod wyspą zamontowaliśmy LEDa. Marcin, proszę zgasić LEDa.
Marcin steruje z aplikacji EO. I tak to wygląda, jak LED jest zgaszony. Tutaj też fajnie zamontowaliśmy go w takiej listwie, przez co fajnie nam się to licuje i po prostu wygląda, jakby to była po prostu taka deseczka. Nie wiem, powiem wam, że jak na to, że robiliśmy to pierwszy raz, trochę na czuja, bez żadnych instrukcji YouTube'ów, tylko po prostu na wyczucie, to myślę, że wyszło to całkiem ok. Jeszcze na dole będziemy musieli to wykończyć jakąś może listewką, nie wiem, będziemy myśleć, także dajcie znać. Ja myślę, że wyszło nawet całkiem nieźle. Wyspa wyspą, ale pora zmienić poszewki na poduszki i dzisiaj zakładamy zielone i te rude. Jedne i drugie są z Ikei i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I powiem wam, że szukam jeszcze poszewek na te duże, szare poduszki. Chciałabym jakieś takie bardziej jednolite. No i jak mierzę tą poduszkę, to jest niby 50 na 50. No ale przecież to w życiu nie będzie pasowało. Bo tamte poduszki na pierwszy rzut oka widać, że są większe, więc nie wiem. Muszę po prostu kupić jakieś chyba 60 na 60. Znalazłam chyba na dwóch stronach, ale jakieś te strony się wydają takie dziwne na pierwszy rzut, więc może jak znacie jakieś strony, które robią właśnie takie większe poszewki, to dajcie znać. Jeszcze sobie to zaraz przymierzę, ale nie ma szans, że to będzie pasowało, więc po prostu te zakładamy na jaśki. I jeszcze chciałabym sobie kupić jakieś takie dwie dynki, żeby po prostu dodać takiego, wiecie, jesiennego klimatu. Także już nie gadam, idę zmieniać poszewki. Nastąpiła zmiana planów i się okazało, że te duże szare poduszki faktycznie weszły do tych poszewek, tylko tak, Marcin stwierdził, że upcha na siłę, no i upchał. I stwierdziliśmy, że zostawimy na razie tak, że tutaj na bokach zostaną szare. Dwie poduszki wsadziliśmy właśnie beżowe, dołożyliśmy jeszcze jedną zieloną i tutaj po boku jest właśnie ta ruda, również z oliwkową, i tam jeszcze na drugą stronę muszę dokupić jeszcze jedną oliwkową, ale że będziemy dzisiaj znowu w Ikei. W tym miesiącu byliśmy w Ikei chyba więcej razy niż przez cały rok, ale że dzisiaj będziemy znowu, to dokupię jeszcze jedną poszewkę i myślę, że będzie ok. Także tak to wygląda. Jakiś tam delikatnie jesienny vibik jest, więc całkiem spoko. My już byliśmy w Ikei, ale nic nie nagrywaliśmy, bo w zasadzie szybko przelecieliśmy. Tylko zaraz powiesz, byliśmy tylko po pojemniki, ja dobrałam tą poszewkę i w zasadzie takie szybkie, małe zakupy. No mów. Sali zabaw. Tak, my poszliśmy do sklepu, a chłopaki zostali na sali zabaw w Ikei. Sami, no z panią, która tam była i z innymi dziećmi. I ja szczerze mówiąc jeszcze do ostatniego razu nie wiedziałam, że w Ikei jest sala zabaw. Ale jest od 3 do 10 lat, gdyby kogoś interesowało. I co, fajnie było? Tak, a od ilu to jest lat? Od 3. Mikuś. A jak ktoś ma 2, to tam może? Nie. No, także jedziemy jeszcze chyba na chwilę do Magnolii, do Primarka i do domu. Nie regulujcie odbiorników, tak, jest wrzesień, a ja jestem w świątecznej piżamie. Ale przychodzę pokazać wam zakupy. Byliśmy w Ikei i byliśmy jeszcze w
Primarku. Akurat przejeżdżaliśmy koło Magnoli, więc stwierdziliśmy, że wstąpimy, więc pokażę Wam na szybko, co kupiłam. Jeśli chodzi o IKEA, to tak jak mówiłam, dosłownie kilka rzeczy, bo pojechaliśmy po pojemniki, bo Marcin sobie chciał dokupić do tego regału, ostatnio kupił za mało. A oprócz tego wpadły woreczki strunowe i powiem Wam, że te z IKEA są najlepsze. Kupowałam jakieś w Pepco, w jakichś Actionach, Dealsach i te są najfajniejsze, takie najgrubsze i mają najlepsze te zatrzaski. Dokupiłam jeszcze też tą jedną zieloną poszewkę. Tak jak wczoraj mówiłam, jeśli chcecie te poszewki, to już jest chyba jakaś końcówka i one nawet nie są tam przy poduszkach, tylko tam bliżej kas. Ścierki też nie były drogie, jakieś 4 sztuki za chyba 15 zł, czy nawet nie. Co my tu mamy dalej? Oczywiście jak już zapłaciliśmy i przeszliśmy do kasy, to Marcin dorzucił coś takiego, to jest jakiś taki napój owocowy o smaku grzańca. To jest bez alkoholu, ale jest też mega słodkie. Dla mnie osobiście jest to za słodkie. No, ale całkiem spoko jako taki właśnie zamiennik na jakiś wieczór. Co my tu jeszcze mamy? Dwie takie puste butelki na coś. Nie wiem na co. Może na tą lemoniadę z tych naszych arbuzów, bo arbuzów full, a nie, my już jesteśmy przejedzeni. Lejek. No i pudełka, ale tych pudełek nie będę Wam już wyciągać. Natomiast jeśli chodzi o Primarka, gadki. I powiem Wam, że oni mają w super cenach 5 sztuk za 19 zł, a jakościowo wydają się naprawdę ok. Do tego skarpetki i też 7-pak skarpet za 13 zł, więc super. Ja już te skarpetki miałam, one są naprawdę bardzo fajne. W ogóle jeśli chodzi o bieliznę, to w Primarku jest ona w super cenie. I widziałam sobie jeszcze taką piżamkę. Taka jakby bluzka koszulowa, długie spodnie. Ogólnie w Primarku noszę L-kę, ale stwierdziłam, że wolę taką luźniejszą, więc wzięłam rozmiar większą. Mam nadzieję, że ona nie będzie jakoś dużo za duża. No, ale ładna jest w takim fajnym pistacjowym kolorze i kosztowała tylko 43 zł. I tu jest chyba 50% poliester, a 50% chyba wiskoza, ale nie jestem pewna tego składu. Ale jest taka fajna, przyjemna, myślę, że na zimę jak najbardziej może być. I to by było tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o zakupy. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Pa!